Wino owocowe, jedno z wielu białych i czerwonych, deserowych i podwójnie wzmocnionych, produkowanych w naszym kraju. A jednak tylko to zbójnickie z tym barku zasłużyło sobie na znak najwyższej jakości. Za pralkami z czarnej wsi i tak już amatorzy uganiają się po sklepach. Co dopiero teraz, gdy otrzymały oficjalną pochwałę Biura Znaku Jakości przy Komitecie Normalizacyjnym. Są dobrze skonstruowane i starannie wykończone. Wyprana bielizna poddana próbom nie wykazuje nadmiernego zużycia. Wszystkie wyroby kandydujące do nazwy najlepsze przechodzą przez surowe badania laboratoryjne. Na warsztacie makaron z wytwórni Społem w Krakowie. Same komplementy za smak, trwałość i sposób przyrządzania. Znak wysokiej jakości to rzeczywiście słuszna inicjatywa, która może pobudzi przemysł do lepszej pracy. Ale samo wyróżnienie nie wystarczy. Fabryki muszą mieć konkretną korzyść z ulepszania produkcji, muszą starać się o to na co dzień. Inaczej efektowna jedynka w trójkącie będzie przysłowiowym kwiatkiem przy kożuchu. W całych Niemczech Zachodnich nie ustaje działalność neofaszystów. Swastyki i hitlerowskie emblematy nawet w małych miasteczkach i wsiach. To już nie pojedyncze wybryki, jak twierdził rząd boński. To masowa, dobrze zorganizowana akcja. W samej tylko Westfalii nad Renni zarejestrowano w styczniu 150 faszystowskich demonstracji. Bez przeszkód ukazują się neohitlerowskie wydawnictwa szerzące nienawiść rasową, militaryzm i chęć odwetu. Społeczeństwo polskie z niepokojem śledzi rozwój wydarzeń w Niemczech Zachodnich. W całym kraju wiece protestacyjne. Zebranie robotników gazowni warszawskiej. Wiemy, do czego prowadzi pobłażanie faszystowskim bojówkarzom. Nie zapomnieliśmy jeszcze milionów ofiar i zniszczenia, jakie przyniosły Polsce i całej Europie rządy hitlerowskie. Rezolucja protestacyjna głosi: żądamy przykładnego ukarania sprawców barbarzyńskich zajść. Tak myśli cały naród polski, czujny wobec wszystkiego, co zagraża naszej przyszłości i naszemu bezpieczeństwu. Już za miesiąc rozpoczyna się w Warszawie międzynarodowy konkurs chopinowski. Jeden z sześciu polskich kandydatów, Jerzy Goliszewski, uczeń Stanisława Szpinalskiego i profesor Marii Wiłkomirskiej. Rzeźby Aliny Ślesińskiej znalazły już sobie miejsce w galeriach i muzeach sztuki współczesnej. Uczennica Ksawerego Dunikowskiego, jedna z najzdolniejszych artystek młodego pokolenia. Zaczęła od wykuwania kamiennych ozdób podczas odbudowy warszawskiej Starówki. Dziś ma już za sobą kilka lat samodzielnej pracy twórczej. To nie są studia portretowe pani Aliny. Jej młodsza córka, 10-letnia Basia, bardzo interesuje się filmem. Również 16-letnia Małgorzata myśli o karierze artystycznej. Dorastająca panna, choć matka, jest rzeczywiście tak młoda, jak na to wygląda. W ubiegłym roku Alina Ślesińska wystawiała w Londynie i na Biennale w Padwie, gdzie odniosła duży sukces. Obecnie przygotowuje się do wystawy w Ameryce i marzy o ekspozycji swych prac w Warszawie. A jest już co pokazać. Cała kolekcja tych rzeźb, które śpiewają, jak je nazwał jeden z krytyków. Tor wyścigowy na Służewcu, koniki podczas porannych galopów. Ale sezon już się dawno skończył i nie ma nawet gdzie postawić namurowanego faworyta. Hala wyścigów znalazła dziś inne przeznaczenie. Służy jako atelier filmowe. Na planie film Rok pierwszy według scenariusza Ścibora Rylskiego. Film opowiada o roku 1944 na wyzwolonych terenach Suwalszczyzny. Reżyseruje Witold Lesiewicz, Maglarkę Gęślicką gra Maria Bednarska, Leszek Herdegen, milicjant Dunajec.
główną rolę sierżanta milicji Otryny, działacza ruchu rewolucyjnego, kreuje znany aktor krakowski Stanisław Zaczyk. Tak już było zawsze. Gdzie indziej nie ma śniegu, tu pada. Gdzie indziej pada, tu wali. Zasypuje po pas pola, wsie i drogi. Okolice Suwałk i Augustowa, najbardziej śnieżny rejon Polski. Po niedawnej zamieci dwumetrowe zaspy. Komunikacja przerwana lub utrudniona w całym województwie białostockim. Do walki z naturą wystąpiliśmy jak zwykle z płomiennymi sercami i gołymi rękami. Tylko gdzieniegdzie pojawiły się pługi mechaniczne. Ten cud techniki XX wieku u nas jeszcze prawie nieznany. A tak wygląda w zimie Puszcza Białowieska. Dla pracowników leśnych intensywna praca przy zwózce drewna. Dla gości z miasta wesoły, huczny kulik zorganizowany przez oddział PTTK w Białymstoku. Dookoła puszczy w 50 par sań. Tutaj nie uprząta się dróg, przeciwnie, im więcej śniegu, tym lepiej. Szczęśliwi białostoczanie przez całą zimę mają takie rozrywki. Niemal co niedziela wyrusza do puszczy kulik i na kilka godzin przenosi mieszczuchów w inny zaczarowany świat. Myśliwy zastawia sidła i jutro przyjedzie je sprawdzić. Choć sezon łowiecki w pełni, nie słychać huku strzelb, nie widać naganki. W wielkiej białej ciszy przemyka się tylko od czasu do czasu samotny psi zaprzęg. Najdalszy kraniec Związku Radzieckiego, Półwysep Czukocki nad cieśniną Beringa. Myśliwi nie polują tutaj dla rozrywki. To ich zawód, chcą zdobyć jak najwięcej futer. Najwyżej cenione są wspaniałe lisy polarne. Rekordzista miejscowej spółdzielni łowieckiej schwytał ich tej zimy już ponad 100. Nie dość ludziom prawdziwej zimy, jeszcze fabrykują sztuczną. Cała kopalnia pod Chodoninem w Czechosłowacji została zamrożona jak mięso w lodówce. Potężne kompresory wytworzyły temperaturę minus 24 stopnie. W ten sposób powstrzymano napór wody wdzierającej się do szybów. Lód rozbija się i wywozi, kopalnia będzie pracować. Od setek lat obracają się wiatraki nad brzegami Morza Południowochińskiego. Od setek lat ta sama metoda. Woda paruje, pozostawiając sól na skręconych sznurach. Ale i tutaj wkracza mechanizacja. Ta jedna wytwórnia zaopatruje w sól całą prowincję kwantuńską. Wypłata w zakładach Leuna w NRD. Jak zwykle kasjerki, koperty, listy płac i cała dość skomplikowana procedura. Ale nie wszędzie. W jednym z oddziałów dokonano śmiałego eksperymentu pod hasłem „Obsłuż się sam”. Każdy pracownik znajduje swój wykaz zarobków, odlicza należną sobie kwotę i kwituje jej odbiór. Nikt nie pilnuje, wszystko zgadza się co do joty. Ech, patrzy człowiek na to, patrzy i jakoś smutno mu się robi na duszy. A pieniądze nawet jakby trochę podobne do złotówek. 10-minutową gimnastykę wprowadzono do wielu węgierskich fabryk z doskonałym rezultatem. Gimnastyka, wiadomo, dobra rzecz, ale bez przesady. Operatorzy węgierskiej kroniki pokazują, co by było, gdyby gimnastykowali się wszyscy i wszędzie. Pan majster ma kłopoty, brzuszek trochę zawadza. Trzeba sobie radzić, nawet gdy zabraknie sprzętu sportowego. Godzina 10:30, całe miasto ćwiczy. Jeszcze pół godzinki, sport to zdrowie. Potem łatwiej będzie zdobyć miejsce siedzące. Dla milicjanta nic trudnego, i tak cały dzień gimnastykuje się z kierowcami. Ale to już jest akrobacja.